próbując dzieje, tak. wyprzedzić nasze pomysły. Ale z drugiej strony też mamy do tego, co proponuje, pewne zastrzeżenia. No i właśnie w tym celu spotkaliśmy się pod bramą UW, żeby o tym opowiedzieć. To jakie główne tezy padły podczas tego spotkania, tego wystąpienia? Przedstawiliśmy list otwarty, który poparło 32 instytuty naukowe. I tam zgromadziliśmy podstawowe, konkretnie trzy postulaty dotyczące polepszania procesu dydaktycznego, związane z kształceniem studentów na uczelniach. No i chodzi przede wszystkim o to, żeby postawić na finansowanie małych grup studenckich, takich, w których możliwe są dyskusje, rzetelne sprawdzanie prac, które nie wymagają pośpiechu ani tłoczenia się w za małych salach. I w obecnym systemie finansowania niestety takie kroki są nieopłacalne i to skutkuje tym, co może więcej studentów, tym więcej pieniędzy idzie z budżetu. Tak jest. No, algorytm finansowania uczelni oczywiście uwzględnia inne czynniki, natomiast masowość czynnika studenckiego jest tutaj bardzo istotna, stąd największe uczelnie też zgarniają najwięcej pieniędzy z budżetu. A jest to też sytuacja o tyle paradoksalna, że z kolei sami naukowcy, jak są oceniani za swoją pracę, to na przykład ich osiągnięcia dydaktyczne w ogóle się nie liczą, albo liczą się w bardzo niewielkim stopniu. To za co są w takim razie oceniani? Przede wszystkim za publikacje. Za publikacje, które są punktowane w określony sposób, to są listy ministerialne, które najczęściej odnoszą się do znanych czasopism zagranicznych, ale też polskich. O, zaraz będziemy jadli. O, super! No, ty lubisz, to ja lubię. Nie zajmuje się od 20-30 lat dokładnie tym samym, czyli wykładami, które brzmią tak samo i każdy kolejny rocznik studentów słyszy, że tylko roku więcej nie damy przodu. Oczywiście. A założeniem zresztą tego modelu humboldtowskiego uniwersytetu jest to, że wykładowcy, studenci niejako kształcą się razem i studenci mają też szansę zobaczyć, jak wygląda przeprowadzenie badania, jaki jest najnowszy stan badań. I oczywiście to jest jak najbardziej wskazane, żeby naukowcy pracowali w miarę swoich możliwości, i w nauce, i w dydaktyce, chociaż to oczywiście trzeba odpowiednio wyważać. No tutaj problem jest taki, że można powiedzieć system się wymaga, to znaczy właśnie z jednej strony docenia się osiągnięcia naukowe, ale nie zostawia się na czasu na wypracowywanie ich, ponieważ najważniejsze z punktu widzenia uczelni każdego wydziału jest to, żeby mieć jak najwięcej dydaktyki przy jak najmniejszym też zasobie kadrowym. To, o czym Państwo mówicie, tak naprawdę, w jakiejś mierze, oczywiście bardzo symbolicznie, w takich postulatach. Mniej studentów, na studia i być może powrót w niektórych sytuacjach do egzaminów wstępnych. No. I odsiew tych ludzi, powiem to wprost i brutalnie, zresztą nie będę chyba pierwszy w żaden sposób, i odsiew tych ludzi, którzy po prostu studentami nie powinni być, a zostają, ponieważ chodzi o to, żeby mieć jak studentów, dzięki temu jak najwięcej pieniędzy z budżetu, no i tak dalej, i tak dalej. To, czym pan mówi, to jest, że kształcenie na uniwersytetach powinno być elitarne, w sensie też dostępności. I też taki... Ale to jest dobrze rozumiana elitarność, czy nie? Naszym zdaniem nie do końca. To znaczy, tu nie do końca to chodzi. Oczywiście uczelnie powinny podwyższać jakość i powinny stawiać wymagania studentom, ale nie mogą być też ślepe na to, że na wcześniejszych etapach edukacji już pewna selekcja wbrew pozorom się odbywa. I tak naprawdę nie jest tak, że największe uczelnie miały duży problem z kiepskimi studentami, którzy nie powinni na uczelnie trafiać. Ci głównie byli zasysani przez uczelnie prywatne, które się namnożyły podczas boomu edukacyjnego. A teraz oczywiście w momencie niżu demograficznego te grupy zaczęły się też przemieszczać. Natomiast to nie działa tak mechanicznie, tak? To znaczy to nie działa tak, że wprowadzimy limity studenckie i nagle okaże się, że uczelnia jest dużo lepsza, bo tak naprawdę to powinniśmy pomyśleć odwrotnie, tak? To znaczy, co uczelnia może zrobić, żeby wykształcić naprawdę dobrych absolwentów, tak? Jeśli przychodzi nawet, powiedzmy, potencjalnie zły kandydat, który potem wychodzi jako dobry absolwent, człowiek myślący, oczekany. Można tak powiedzieć, ale myślę, że uniwersytety powinny sobie stawiać ambitne cele. To znaczy, nie chodzi mi też o to, żeby uciekać od realiów, ale na pewno warto jednak brać pod uwagę, że pewne rozwiązania są zbyt mechaniczne i w związku z tym nie doprowadzą do
efektu, którego oczekujemy. Tak? Znaczy możemy oczywiście zawężyć dostępność usług edukacyjnych w uczelniach wyższych, ale trzeba to robić przy równoczesnym na przykład właśnie zapewnianiu wysokiej jakości. I o tym też mówiliśmy w naszym liście otwartym. To znaczy zależało nam na tym, żeby grupy studenckie były odpowiednio małe, żeby zapewnić też odpowiednią dostępność kadry. Tak, żeby z jednej strony nauczyciele akademicy nie musieli sobie dorabiać na drugich, trzecich, piątych etatach, ale z drugiej też mieli odpowiednią ilość czasu dla każdego studenta, żeby sprawdzić jego pracę, a także właśnie, żeby zmienić system finansowania, tak? Żeby nie było tego paradoksu, który polega na tym, że z jednej strony rozliczamy naukowca z jego osiągnięć naukowych, ale z drugiej strony zabieramy mu czas dydaktyką, która z kolei się do niczego nie liczy. Więc tak naprawdę jest tutaj wiele elementów, które trzeba skalibrować, żeby to zadziałało. No i mamy wrażenie, że ministerstwo niestety nie myśli o tym w takich kategoriach. Znaczy myśli raczej o prostych, efektownych rozwiązaniach. Nie, no idzie w kawałek. Tak. Ma 5 minut wskazów. Siadaj. A, to będzie. Dobrze, co będzie? Tak. No. To jakie są w takim razie najpoważniejsze zarzuty stawiane tym planom, które w tej chwili przedstawia ministerstwo? To są plany bardzo wstępne, które wicepremier COVID, minister wymazane są wszystkie reformy, która ma zmienić polskie uczelnie. Tak, szczęście, pozdrowienie, szczęścia. Good luck, dobrego szczęścia. Dobrego szczęścia. On się czuje tak good luck, because it's shining. Co się Państwo najbardziej A przede wszystkim takie ochocza ręka ministra do zamykania uczelni i ten dodatku z odgórnego rozdzielnika. To znaczy też na przykład pojawiła się propozycja i to Gowin rzeczywiście wprowadził, żeby minister miał prawo inicjować proces likwidacyjny. I to oczywiście może wyglądać pozornie dobrze, natomiast to jest... Przyznaję, że ja to tak odebrałem. To dlaczego nie? No przede wszystkim dlatego, że to w dużej mierze godzi w autonomię uczelni i tak naprawdę otwiera drogę do likwidowania potężnych, przy tym bardzo newralgicznych instytucji jedną prostą decyzją, która tak naprawdę nie powinna w ten sposób. Ale tutaj zakładamy, że taka decyzja zostanie podjęta w oderwaniu od rzeczywistości, w oderwaniu od jakiejś rzetelnej oceny danej uczelni, w oderwaniu od tego, czy ta uczelnia skąd te podejrzenia? Przede wszystkim stąd, że dotychczasowa parametryzacja, czyli właśnie system oceniania różnych jednostek naukowych, w tym właśnie uczelni, działał bardzo nieadekwatnie do rzeczywistości, to znaczy wymuszał pewne absurdalne zachowania i doprowadzał w efekcie do tego, że uniwersytety ciągle borykały się z brakami finansowymi, ciągle musiał łatać budżet, to czasami w taki sposób, który przedwczoraj to było zmiana klimatu, to ona już siadła jako stara. Chociażby uniwersytet miał starsze o te 20 lat, co będziemy się w którym mieściła się biblioteka uniwersytecka. I to działo się na jedno wychodzi. Ona tak siadła, to przyszła. Albo z kolei uczelnie artystyczne też tutaj są dobrym przykładem. Właśnie w naszym komitecie też działają przedstawiciele tychże. Mówią nam tak strasznie się zmienił ten klimat, że nie wiedzą, co zrobić, ponieważ ich misją jest kształcenie młodych artystów i krzewienie kultury. Natomiast w dużej mierze punktowani są za publikacje naukowe, które w ogóle nie są ich zadaniem. Wracamy trochę do punktu wyjścia. Tak, no takich kiksów jest niestety bardzo dużo i zanim tak naprawdę przystąpimy do prób selekcjonowania uczelni, które mają prawo do publicznych pieniędzy, trzeba by przede wszystkim przyjrzeć się temu, czy system oceniania jest adekwatny. I tutaj niestety nie był. Przez długi czas to się powoli zaczęło zmieniać, chociaż też w prędkości niewystarczającej. Na przykład faworyzował raczej nauki ścisłe, chociaż też nie wszystkie, w stosunku do humanistyki. W pierwszym wieku nikomu nie są potrzebne. To zapewne sto. No, to oczywiście jest złudne wrażenie, prawda? Że wystarczy, że będziemy stawiać mosty i budować drogi, ale... Ja nie będę kolał własnego gniazda, oczywiście, bo to był żart.
Ale tak, oczywiście ten zarzut się powtarza i niestety tutaj politycy też mieli bardzo, no, bardzo dużo złej roboty wykonali, krótko mówiąc. Ale to się zmienia? Myślę, że na poziomie deklaracji tak, natomiast jeśli chodzi o rozdzielnik pieniędzy, to już niekoniecznie. I to niestety jest problem tej reformy, to znaczy ona też, tej reformy, to w zasadzie mam na myśli tak naprawdę dekadę polityki naukowej w Polsce, bo minister Gowin jest kontynuatorem minister Kudryckiej i minister Kolarskiej-Bobińskiej. Z pewnymi korektami. Myślę, że mógłby być całkiem przychylny, dlatego że jak minister Kolarska-Bobińska odchodziła, to żegnali się w dość ciepłych słowach, o czym informował tak, i Gowin bardzo dużo pochwał wyrażał na temat polityki poprzedniczki. I zresztą ten kierunek też jest tutaj widoczny. Tak? To znaczy, powtarza się w gruncie rzeczy cały czas te same mantry, natomiast zmienia się pewne rozwiązania techniczne, które czasem są kosmetyczne, a czasami mogą być katastrofalne w skutkach. No i tendencja jest oczywiście taka, żeby redukować liczbę uczelni, żeby prawda, deregulować, żeby iść dalej w system grantowy. No niestety to chyba nie może tak działać. To znaczy problem jest też taki, że zakłada się, że zostanie ta sama pula pieniędzy, prawda? Likwidujemy część tych uczelni. A tak niekoniecznie musi być, ponieważ znikają też interesariusze, którzy nie muszą te środki ubiegać. Nie będzie po prostu argumentów, żeby dużo więcej pieniędzy ułożyć na pełniejsze uczelnie. Nie mówiąc już o tym, że wiele uczelni pełni istotne role na przykład w swoich regionach, mimo tego, że nie stoją wysoko w rankingach. Rankingi nie odzwierciedlają wszystkiego. O tej roli na przykład zapominamy przy ocenie danej uczelni? Tak, to w ogóle nie jest uwzględniane. To znaczy to, że na przykład uniwersytet pełni rolę kulturotwórczą albo elitotwórczą w danych ośrodkach. To, że czasami w niektórych regionach tak naprawdę jest to jedna z nielicznych instytucji, która krzewi kulturę albo która bada okolice, prawda? Na przykład prowadzi tam etnografię. No, to są straty, które możemy ponieść, jeśli lekką ręką się pozbędziemy tych uczelni. No a niestety właśnie w obecnym systemie oceny no, wszystko wskazuje na to, że one mogą się stać ofiarą postępowania Jarosława Gowina. No, patrzymy właściwie, spoglądając na działalność ministerstwa, można odnieść wrażenie, że wicepremier Gowin no, systematycznie dorzuca nam kolejne propozycje dotyczące reformy szkolnictwa wyższego, więc myślę, że będzie okazja, żeby jeszcze do tej bardzo ważnej rozmowy powrócić. Pani Monika Helak, Komitet Kryzysowy Humanistyki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Ogłoszenie społeczne. Tam, gdzie panuje nienawiść, gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. 16 Dzień Papieski. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Wpłać na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Wyślij SMS pomoc pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 14.30. Marszałek Senatu ucina spekulacje w sprawie projektu ustawy dotyczącego aborcji i o tym powiemy na początek. W serwisie także wicepremier Mateusz Morawiecki, który wyklucza, by Polsce groziły kary za zerwanie negocjacji w sprawie Karakali. Na koniec zajrzymy do Warmińsko-Mazurskiego. Tam blisko 1800 osób nie ma prądu. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Na razie nie będzie senackiego projektu dotyczącego aborcji. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że Izba Wyższa poczeka na wyniki prac Sejmu, który zajmie się obywatelskim projektem całkowicie zakazującym aborcji. O 17 rozpocznie się posiedzenie Sejmowej Komisji w tej sprawie. Marszałek Senatu podkreślał, że jego partia nie zapowiadała w kampanii wyborczej zmiany ustawy o aborcji. Jak przypomniał, dyskutowane projekty miały charakter obywatelski, a do dalszych prac przeszedł ten likwidujący obecne przesłanki dopuszczające aborcję. Jeżeli jest protest przeciwko zapisom tej ustawy, nie powinien być kierowany ani w kierunku pana prezydenta, ani w kierunku pani premier, a tak się niestety stało. Marszałek Stanisław Karczewski ubolewał, że większość posłów PiS nie posłuchała kierownictwa partii i odrzuciła obywatelski projekt legalizujący aborcję do 12 tygodnia ciąży. Polityk skrytykował również swoich kolegów umniejszających znaczenie czarnego protestu. To źle, że ktoś powiedział, że to nieważne, nieistotne,
małe protesty. One faktycznie były duże i one wyrażają w dużej części opinię części społeczeństwa. Marszałek Senatu poinformował też, że we wstępnej, choć wstrzymanej propozycji senatorów PiS znalazł się przepis zakazujący aborcji w przypadku podejrzenia u nienarodzonego dziecka zespołu Downa. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wicepremier Mateusz Morawiecki wyklucza, by Polsce groziły kary za zerwanie negocjacji w sprawie zakupu śmigłowców Caracal. Minister Rozwoju i Finansów zapewnia też, że polsko-francuskie stosunki nie pogorszą się ze względu na fiasko negocjacji z Airbus Helicopters. Powodem końca rozmów było niespełnienie oczekiwań polskiej strony co do wielkości offsetu. Wicepremier powiedział, że ma nadzieję na pozytywne zakończenie negocjacji. Ja nie sądzę, żeby cokolwiek nam groziło, dlatego że każdy etap negocjacji bardzo dokładnie dokumentowaliśmy. W szczególności chcę podkreślić, że ja miałem ogromną nadzieję, że te negocjacje zakończą się pozytywnie. Proces negocjacyjny tak przebiegał, a nie inaczej. On jest objęty tajemnicą handlową. Nie mogę za bardzo ujawnić szczegółów. Jestem przekonany, że byliśmy bardzo fair, bardzo w porządku wobec partnerów, ale no nie udało się wynegocjować optymalnej umowy. Francuskie konsorcjum zostało wskazane przez poprzednią ekipę rządzącą. Ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w kwietniu ubiegłego roku poinformowało, że chce kupić od Francuzów 50 wielozadaniowych śmigłowców. W Turcji zatrzymano 55 wojskowych i funkcjonariuszy wywiadu. Są podejrzewani o powiązania z islamskim duchownym Fethullahem Gülen'em, oskarżonym przez tureckie władze o zorganizowanie nieudanego zamachu stanu w połowie lipca. To kolejna fala represji reżimu prezydenta Recep'a Tayyip Erdoğana wobec osób oskarżonych o przygotowanie puczu lub sprzyjanie jego organizatorom. Po stłumieniu przewrotu zawieszono w czynnościach służbowych ponad 100 tysięcy urzędników publicznych, nauczycieli i pracowników wymiaru sprawiedliwości. 32 tysiące aresztowano. W ostatnich dniach turecka policja przeprowadziła naloty w 31 prowincjach, a prokuratorzy wydali nakazy aresztowania wobec 101 osób. Władze w Ankarze domagają się od Stanów Zjednoczonych wydania Fethullaha Gülen'a, który od lat mieszka w Pensylwanii. Po wichurach w województwie warmińsko-mazurskim blisko 1800 osób nie ma prądu. Najwięcej szkód żywioł wyrządził w okolicach Gołdapi, Olecka, Starych Juch, Mikołajek i Rynu. Problemy z dostawą prądu są również w Pogrodziu koło Elbląga. Tymczasem według meteorologów na Warmii i Mazurach może dziś spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie też silny wiatr w porywach dochodzący nawet do 70 km na godzinę. Na Zalewie Wiślanym obowiązuje pogotowie przeciwsztormowe. Stan alarmowy przekroczony jest na rzece Nogat w Dolnej Kępie. Stan ostrzegawczy przekroczony jest na Zalewie Wiślanym w Nowym Batorowie i na rzece Elbląg w Elblągu. Jeśli taka pogoda się utrzyma, wójt gminy Elbląg nie wyklucza ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. W okolicach miejscowości Drygały w powiecie piskim na szlaku kolejowym Pisz-Ełk na tory przewróciło się drzewo. Z tego powodu opóźniony będzie pociąg przewozów regionalnych relacji Olsztyn-Ełk. Prognoza pogody. W całym kraju dziś zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, przelotny deszcz, temperatura od 5 stopni na wybrzeżu do 14 na północnym zachodzie, wiatr umiarkowany i dość silny. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 15 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu profesor Daniel Boćkowski, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Białymstoku. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i porozmawiamy teraz o relacjach amerykańsko-rosyjskich, relacjach, no, które powiedzieć, że mocno się schłodziły, to właściwie nic nie powiedzieć. Niektórzy twierdzą nawet, że wracamy powoli, ale w widoczny sposób do czasów zimnej wojny. No bo jeżeli ze strony jednego z najważniejszych amerykańskich polityków pada stwierdzenie, że on się poddaje i został przez Rosjan wykiwany, nie wierzy już w to, że jest jakikolwiek sens rozmawiać z Rosją, między innymi na temat Syrii, no to takie słowa w dyplomacji raczej się nie pojawiają zbyt często. To fakt, nie pojawiają się. Można powiedzieć, że panuje nowa epoka lodowcowa pomiędzy oboma krajami, zresztą całkowicie i z premedytacją sprowokowana przez Rosję, przez Kreml, który od wielu miesięcy, a właściwie nawet od ponad roku, w sposób jasny i klarowny prze do
dominacji w polityce w wielu miejscach i do rozgrywania za pomocą nawet łagodnej, ale siły różnych konfliktów. To widać wyraźnie i w Syrii. To widać wyraźnie po naciskach na Stany Zjednoczone, jeżeli chodziło o układ o paliwie nuklearnym. To widać wyraźnie przy wszystkich umowach, przy kolejnych mniej lub bardziej skutecznych prowokacjach i gromadzeniu sprzętu na Ukrainie. Widać, że Putin ma jeden konkretny cel, to znaczy zmianę, jasną i klarowną już zmianę stanowiska miejsca Rosji na arenie międzynarodowej. Jest coraz słabsza Europa. Jest cały czas skłócona. Propaganda rosyjska święci swoje triumfy. Mamy wielką, skuteczną wojnę w eterze, w strukturach internetowych, cyfrowych, którą przegrywają państwa zachodnie. Mamy renesans, jak się mówi już wyraźnie, renesans szpiegostwa, potężne działania szpiegowskie ze strony Federacji Rosyjskiej i mamy wszelkie miejsca zapalne, które Rosja nie tylko podlewa benzyną, ale też podkłada tam jeszcze w różnych miejscach ogień. Syria jest wzorcowym przykładem tego, że Stany Zjednoczone były niezwykle naiwne, wierząc w to, iż Putin cokolwiek będzie chciał zrobić, by zapobiec temu, co się teraz dzieje. To było obliczone raczej na to, by wkopać administrację amerykańską, w tym Baracka Obamy, jego ludzi, przed samymi wyborami, a więc de facto też wpływać na preferencje wyborcze obywateli Stanów Zjednoczonych. No i w komentarzach można znaleźć takie głosy mówiące o tym, że ten w tej chwili negatywny reset ze strony administracji amerykańskiej, to, która no, wyraźnie powiedziała, że odcina się już w takim razie od jakichkolwiek negocjacji z Rosją, to jest tak naprawdę próba wsparcia Hillary Clinton w wyborach, jak gdyby odcięcia jej od tego problemu. Spóźnione o pół roku. Tak naprawdę naprawdę administracja poszła na grę rosyjską, kiedy mówiono o jakimkolwiek zawieszeniu broni w Syrii, chociaż było od początku wiadomo, że Putin absolutnie nie jest zainteresowany tym. Assad tym bardziej nie jest zainteresowany. Wszelkie zawieszenia broni służą tylko i wyłącznie temu, by przegrupować się, przezbroić, a pod hasłem zwalczamy terrorystów, a nie zwalczamy, prawda, umiarkowanych islamistów, bez problemu można nadal wysadać i bombardować wszystko, bo zawsze można udowodnić, że gdzieś na dole biegał jakiś, prawda, członek Al-Kaidy, czy frontu Al-Nusra, który już się przekształcił, państwa islamskiego, czy czegokolwiek jeszcze. No ale to, o czym pan mówi, dałoby się wytłumaczyć tym, że Rosja jedno deklaruje, a po cichu cały czas uprawia swoją politykę. Natomiast patrząc na przykład na ostatnie wydarzenia w Syrii, można odnieść wrażenie, że te działania Rosji idą o wiele dalej. Bo to już nie jest mniej czy też bardziej jawne wspieranie sił Asada, to jest na przykład bombardowanie konkretnych celów, takich jak szpitale. Więc to już chyba chodzi tak naprawdę o pewnego rodzaju prowokacji wobec Amerykanów, bo ciężko to inaczej. No, oczywiście, że to prowokacja. No, to jest upokorzenie administracji amerykańskiej i pokazanie, że zrobimy wszystko, na co mamy ochotę. Bombardowanie szpitali, biorąc pod uwagę, w jaki sposób rozprawiono się ostatecznie z Czeczenią, co zrobiono z Groznym, to Rosjanie nie robią niczego, czego by wcześniej jeszcze nie praktykowali. Tak, ale tam nie było Amerykanów. Tu są i tego typu działania. Ale ich nie ma. Są w różnych innych miejscach, więc tam, prawda, ale mamy tam są z kolei sojusznicy Amerykanów, czyli te umiarkowane siły. No więc Rosjanie pokazują, tacy macie takich sojuszników, że możemy was zbombardować, a wasi sojusznicy co ponajwyżej mogą 1273 ostrzeżenie wydać w stosunku do nas. I to by było na tyle. Tak naprawdę to my rozgrywamy karty i to my decydujemy o tym, jak będzie wyglądał układ sił. Rosjanie, ponieważ wiedzą, że Amerykanie w tym momencie nie mogą nic zrobić, wiedzą, że Obama nie zdecyduje się na żadne ruchy agresywne, bo mimo wszystko tutaj jest to bardzo trudne na końcówce kampanii, robią bardzo ważną rzecz, to znaczy w tym momencie zamykają Amerykanów w pułapce. Każda następna osoba, która zasiądzie, czy to będzie Hillary Clinton, czy to będzie Donald Trump, nic tam nie będzie mogła zrobić. Hillary Clinton pewnie będzie próbowała jakichś tam znowu negocjacji, ale nie sądzę, by pozwolono znowu wysłać tam duże oddziały amerykańskie, bo nikt się na to nie zgodzi. Trump obliczy, że im się to kompletnie nie opłaci i Rosja rozegra Syrię, jak będzie chciała. Syria tak naprawdę jest tylko i wyłącznie symbolem
takiego przekazu, że nie tylko oni za nas bez nas, ale teraz to my pokażemy, co robimy, jak ma świat wyglądać według naszego układu. Pomijając jeszcze jedną ważną rzecz, tam nadal rozgrywa się walka o kontrolę nie nad Syrią, ale na kontrolę nad tym, czy przez terytorium syryjskie, w zależności od tego, kto będzie kontrolował to, pójdą potencjalne rury przesyłu na przykład ropy naftowej, czy nie. Dlatego, że jeżeli otworzy się tam kolejne kanały, które będą omijały Rosję, jeżeli chodzi o przesył surowców energetycznych, między innymi z Iranu, dla Rosji będzie to już śmierć. Dlatego mając taki nóż energetyczny przy gardle w tej sytuacji, która teraz jest, Putin nie zawaha się przed niczym, dlatego że walczy po prostu o przetrwanie swojego systemu, który konsoliduje i o to, by dało się jakoś sensownie działać. Ale czy nie jest tak, że Putin być może ryzykuje jednak zbyt wiele, to znaczy, że jednak gra bardzo wysoko, mając tak naprawdę średniej jakości karty. Ale po drugiej stronie siedzą tchórze. Kto go sprawdzi? Clinton nie sprawdzi, Obama go nie sprawdzi, Brytyjczycy nie są w stanie go sprawdzić. Tak naprawdę Europa Zachodnia nie jest w stanie teraz sprawdzić żadnego blefu. Możemy mnóstwo informacji wysłać w eter, ale propaganda rosyjska i tak to przykryje. Ale rosyjska propaganda działa na użytek własnego społeczeństwa. No to jest to. Ta wojna też jest na użytek społeczeństwa rosyjskiego, a nie na użytek Europy. Natomiast konsekwencje tej wojny to nie jest tylko wewnętrzna sytuacja w Rosji, to jakie Putin ma poparcie mniejsze, większe, czy też bardzo wysokie, to oddziaływuje na światowy handel, to oddziaływuje na światowe bezpieczeństwo. To w końcu sprawia, że na przykład Irańczycy tych rur z własnym gazem i z własną ropą nie będą mogli pociągnąć do Europy i nie będą mogli na tym zarabiać. Ale zarobi Rosja. Tak, Rosja pokaże być może Amerykanów, ale jednocześnie, ale jednocześnie robi sobie wroga w Iranie. Ale nie szkodzi, ale będzie miała po swojej stronie Turcję i będzie dalej szantażować Iran. Zresztą widać wyraźnie, że Rosja gra w przedziwny sposób, bo tak naprawdę Iran i tak potrzebuje technologii rosyjskiej, tylko na rosyjskich warunkach. To trochę przypomina, prawda, też pomoc amerykańską, gdzie, prawda, pomożemy pod warunkiem, że kupicie nasze. Więc Iran nie ma za dużo tutaj możliwości, szczególnie, że Iran chce grać przeciwko Turcji, a Turcja teraz jest świetnie rozgrywana przez Rosję. Znowu, prawda, spotkania Erdogan-Putin, znowu gry, znowu działanie w północnej Syrii. Ale to w takim razie, czy na przykład możemy się doczekać momentu, w którym zostanie zrobiony kolejny krok przybliżający Iran do Stanów Zjednoczonych? Ja wiem, że to wzbudza w samych Stanach bardzo duże emocje, że to wzbudza nawet w Kongresie gigantyczne emocje i nie wszystkim się to zbliżenie podoba. To odpuszczenie na przykład ze strony Baracka Obamy do tej pory bardzo twardej polityki wobec Iranu, ale patrząc na to, jak zmienia się ta mapa geopolityczna, to być może Amerykanie i Irańczycy tak naprawdę są na siebie skazani. Na współpracę ze sobą. Kwestia raczej tego, czy honor Iranu pozwoli na to, by... Można to robić po cichu. No nie bardzo. Przy ajatollahach, przy tym układzie geopolitycznym, który tam jest, przy tych grupach wzajemnych interesów, nacisków, które tam w Iranie szachują się wzajemnie, takie porozumienia po cichu nie są za bardzo możliwe. Poza tym Amerykanie na razie nie mają niczego w zamian do zaofiarowania. Iran buduje zupełnie... Znaczy, tu mamy jeszcze jeden front, o którym nie mówi się. To mamy front irańsko-saudyjski. Dopóki Stany Zjednoczone będą stały po stronie Saudów, a będą stały po stronie Saudów, nie zyskają poparcia po stronie Iranu. Natomiast żadna chyba administracja amerykańska nie jest zdolna dzisiaj porzucić Saudów na korzyść Iranu, dlatego że wtedy jeszcze bardziej podpala tamten rejon, bo Iran nie kryje, iż chce wrócić jako gracz. Kiedy nie ma Iraku, który go szachuje, kiedy nie ma tam żadnych innych graczy, tak naprawdę szyicki półksiężyc, który on tworzy, ma szansę na zmianę jednak tego układu geopolitycznego. Rosjanie doskonale wiedzą, że im bardziej będzie to wszystko płynęło, tym lepiej dla nich, dlatego Aleppo jest skazane na unicestwienie, bo nie jest do niczego w kalkulacjach rosyjskich potrzebne, a Assad doskonale wie, że albo złamie całkowicie, albo nadal będzie to ryzykować. Nie złamie. Stworzy jeszcze więcej wrogów, ale im więcej wrogów dla Assada, tym większa podległość
wobec Rosji, która to wszystko... Rosja tym bardziej będzie niezbędna. Tym bardziej będzie niezbędna. Stany Zjednoczone tego nie rozwiążą, ale państwa islamskiego to nie zniszczy. Być może, że Irakowi uda się prawda, na kierunku Mosulu coś sensownego zrobić, ale znowu przy wsparciu z Kurdami. Kurdowie tutaj nie bardzo chcą. Amerykanie znowu w sposób jakiś absurdalny naciskają na to, żeby jak w Związku Radzieckim Mosul, prawda, został zdobyty pod koniec działalności Obamy, żeby ten mógł sprzedać to jako swoją wielki efekt propagandowy, jako wielkie osiągnięcie. Więc mamy jeden wielki problem, katastrofę humanitarną, która w pewnym momencie wyrzuci te resztki tych ludzi z Aleppo zapewne w którymś kierunku, tylko że Turcja buduje właśnie mury na granicę. Nie ma ochoty odpuścić także w Iraku. Tu mamy przedziwne rozgrywki polityczne, więc ten bałagan robi się coraz większy, a Rosja biega tam wszędzie po cichu z konewką i tej benzyny podlewa. Czy to oznacza, że w perspektywie kilku lat, co najmniej kilku lat, ten region może się dostać pod wpływy rosyjskie? To oczywiście już nie będą takie wpływy, jakie na przykład w Iraku czy w niektórych krajach tego obszaru miał Związek Radziecki, ale w jakiejś mierze tym krajom będzie bliżej do Moskwy niż na przykład do Waszyngtonu. Znaczy, pytanie, czy Rosja widzi siebie w taki sposób w tym miejscu? Bo po coś to robi. Znaczy, robi to po to, by tam był jak największy bałagan. Przede wszystkim dlatego, że ten bałagan gwarantuje jej, iż w innych miejscach będzie przeforsowywać swoje projekty. Czyli nie chodzi o to, żeby przejąć wpływy w tym regionie świata? Może nie wszędzie, bo nie da się. No, Iran idzie swoją drogą i tutaj zupełnie sprawa jest taka, że Rosja nie będzie miała takiej kontroli, jakby chciała. Syria jest potrzebna, żeby mieć tą wyspę, ten swój lotniskowiec, którym, prawda, kontrolujemy wszystko wokoło i w każdej chwili możemy gdzieś tam uderzać. Przy okazji będziemy cały czas grali na Turcję i będzie ta walka dwóch samców alfa, a właściwie jednego, bo Erdoğan już niestety się podporządkował pod Putina, ale ciągle liczy na to, że on coś ugra. I tutaj będzie kwestia kurdyjska cały czas przede mną. Uważa pan, że kwestia tych zależności jest już przesądzona, że nie może zdarzyć się że Erdoğan w jakimś momencie, kiedy uzna, że pewne cele zostały osiągnięte, innych celów nie da się już osiągnąć wspólnie z Rosją, nagle zmieni front, no bo te ostatnie działania Turcji wskazują na to, że to jest prawdopodobne. Znaczy próbował, dzięki czemu kosztowało go to kryzys gospodarczy. I zrozumiał, że pieniążki, które utrzymywały go w wielu przypadkach, są na terenie Rosji, w interesach z Rosją, w interesach z Europą nie osiągnie tego. Teraz, póki ma taki układ, próbuje szantażować nas, prawda, wprowadzeniem nas do Unii Europejskiej, wchodzeniem Turcji do Unii Europejskiej, wizami i tak dalej, co też jest nierealne. Ale ta rosyjska skarbonka jest coraz bardziej pusta. Zgadza się, ale Erdoğan tak naprawdę chce być lokalnym graczem, siłą co najmniej, nie wiem, może nie schyłkowego Imperium Otomańskiego, no ale takim, który rzeczywiście tam jest niezbędny. A Rosja wie doskonale, że ekonomicznie jest coraz gorzej. Ona nie będzie w stanie utrzymać tego wszystkiego, no bo koszty są ogromne. Wewnętrzna konsolidacja społeczeństwa do pewnego momentu będzie działać. Tu się zatnie. Jeżeli gospodarka runie, a jest coraz trudniej, to trzeba będzie przede wszystkim skupić się na resortach siłowych, doposażyć, prawda, dać im więcej pieniędzy, żeby utrzymać posłuszeństwo w społeczeństwie rosyjskim i nadal być może, że prowokować znowu, albo gdzieś jeszcze otwierać kolejne obszary konfliktu, bo nic tak nie konsoliduje Rosjan zawsze, jak z jednej strony świadomość tego, że jesteśmy wielkim imperium, bo zobaczcie, zagraliśmy Stanom Zjednoczonym na nosie, bo nic nie mogą zrobić w Syrii, my tutaj rozgrywamy. A z drugiej, prawda, cały czas dorzucanie tych informacji, no ale zobaczcie, tu nas okrążają, tu znowu Turcja przeciwko nam, Stany, Europa, więc propagandowo to wszystko jest potrzebne tylko i wyłącznie w jednym celu, żeby konsolidować i utrzymywać władzę Putina w Rosji i jego grupy. Być może, że kiedyś nastąpi jakaś zmiana, prawda, jak ktoś odsunie Putina, co nie zmieni sytuacji, że koncepcje polityki rosyjskiej prawdopodobnie będą te same. A jeśli się wzmocni Iran, to tutaj będzie jeszcze trudniej. Szczególnie, że Saudowie nie odpuszczą. To widać na tych wszystkich wojnach zastępczych, które toczy Iran z Saudami, bo to już jest wojna czysto religijna. O to, kto ma przewagę, szyici czy sunnici. A to już jest w ogóle coś, czego my nie rozumiemy w tej formie.
bo u nas, prawda, czas, nie wiem, wojen religijnych, protestancko-katolickich odszedł. No ale skoro doszliśmy w takim razie do tej rywalizacji Iran kontra Arabia Saudyjska, na ile rzeczywiście chodzi o to, że podłożem tego konfliktu jest religia, a na ile religia jest jedynie pewną metodą, pewnym systemem. A chodzi o to, że no, są po prostu dwa bardzo prężne, bardzo bogate kraje, które są na tym obszarze dominacji. Ja nie rozmawiam. Za wcześnie wcielać, niestety. Ja jeszcze wychodzę. Konflikt na tle religijnym, prawda? Narzędziem, no właśnie, narzędziem czy powodem. Znaczy i narzędziem, i... To jest pytanie, czy religia... No to dostanę z czego innego, to jest kartka do ciebie. Ale się nie idę, nie rozumiem. Dobrze, to pójdź jutro. Tym łahabickim przywództwo, prawda, gdzie ta walka, gdzie to obowiązek Saudów, gdzie Saudowie uważają się obrońcami, prawda... Miałeś Pawłowi powiedzieć, kurwa, twoja mać, mówiłam ci. To jest naturalne. Mówiłem i nie przesłuchaj też. W momencie, kiedy stał się Islamską Republiką, kiedy stał się pierwszym państwem religijnym w 1979 roku, rzucił wyzwanie dla Saudów, dlatego że zawsze była ta zasada, że ci szyici są tą gorszą grupą i to jest w krwi w mentalności wielu społeczeństw, bo jest podbijane przez mułów i tak dalej, więc tutaj bardzo trudno byłoby podzielić, że to tylko, prawda, jest taki powiedzmy narzędzie, które możemy wyłączyć. To nie bardzo Saudowie mogą sobie wyłączyć, bo czym innym mogą, czego innego mogą użyć. Mało tego, Irańczycy właśnie z racji tej, że chcą być znowu potęgą, chcą Persą, tak naprawdę znowu, to jest konflikt jeszcze też persko-arabski, mentalnościowy, kulturowy, które my mówimy, ale Iran, Saudowie, nie, Arabowie, Persowie. Tradycje, kultura, honor, zasady, tak, to jest szalenie ciężko. Irańczycy to nie Arabowie. Irańczycy to nie Arabowie. A my bardzo często te różnice nie dostrzegamy. Tak, mówimy, prawda, szyici, sunnici, tylko że tu mamy do czynienia z Persami, z zupełnie inną tradycją, a do tego jeszcze mówię, do tego mamy jeszcze Turków, którzy też nie są Arabami, a Arabowie z kolei z Półwyspu Arabskiego pamiętają Turkom, ottomańskiemu imperium, to, że to oni z kontrolowali wszystkie obszary, więc to jeszcze są grupy, chodzi o honor, to, że każdy chce coś upiec sobie, a Stany Zjednoczone nie dadzą rady, bo jest coraz trudniej. Europa właściwie nie wiadomo, w którym kierunku idzie i co się tutaj będzie działo, a Rosja świetnie rozbija Europę. Ona tu była w tym roku, prawda? Wszystkie chodziła, informacje, że rzeczywiście mamy do czynienia z wojną, zimną, cyfrową, propagandową, Europy. I Europa stoi bezradnie, bo nigdy, znaczy może kiedyś była nawet przygotowana. Dzisiaj Europejczycy nie są przygotowani, nie potrafią nawet rozpoznać fałszerstw i tej nuty, która idzie. No tak, ale to się chyba też zaczyna zmieniać i ta świadomość tych zagrożeń rosyjskich rośnie. I nie mówię tylko o takich krajach jak Polska, bo oczywiście, jeżeli chodzi o te polskie odbieranie zagrożenia ze strony Rosji, to bardzo, bardzo łatwo jest powiedzieć, że to jest jakaś polska fobia i że w ogóle Polacy sobie wymyślili pewne rzeczy. Ale widać, że i na zachodzie Europy to podejście do Rosji, do działań Rosji bardzo mocno się zmieniło. Wystarczy spojrzeć na kraje skandynawskie. To, tak, jakiś zwrot dokonany został na przykład w Szwecji czy w Finlandii. Zgadza się, ale to nie są główni gracze. Tak naprawdę najważniejsza zmiana musi się wykonać w mentalności Niemców i Francuzów. A tam ogromne znaczenie nadal ma koncepcja tego, że jak padamy kłopoty z interesami, z gospodarką, no to jednak te wspólne interesy rosyjsko-niemieckie były siłą napędową, co zresztą Putin doskonale wykorzystuje. Kolejne wizyty różnych polityków niemieckich pokazują, że tu nie do końca jeszcze rozumieją ogromną grę, której są ofiarą. A Rosja ma czas, dlatego że nadal mamy to, co jest najważniejsze. W Rosji mamy dyktat jednego człowieka oficjalnie, plus grupy ludzi, która razem z nim trzyma ten kraj za twarz. W Europie mamy demokrację, którą możemy sterować dowolnie, napuszczając na siebie określone grupy społeczne, plus podburzając ludzi i dając różnym politykom skrajnym narzędzia do podważania ładu, choćby po to, żeby wpływać na potencjalnie na wybory. Co się odbywa, bo
popieranie określonych partii, wypuszczanie różnych balonów, jakichś niesprawdzonych informacji, które dotyczą wszystkiego, od bezpieczeństwa, zagrożeń, uchodźców i tak dalej, poprzez ekonomię, powoduje, że Europa musi na to reagować, żeby nie jest gotowa. Czy to jest bardziej problem elit europejskich, czy problem społeczeństw? Bo być może elity mają tego świadomość, nie za bardzo tylko wiedzą, jak przekonać społeczeństwo do tego, że Rosja może być groźna, że to nie jest jakiś wytwór fantazji tylko Polaków, tylko rzeczywiście coś jest na rzeczy. Czy pytanie, jak byśmy zdefiniowali pojęcie elit europejskich. Mówię oczywiście o partiach politycznych, o przywódcach, o premierach, prezydentach. No właśnie, to teraz pytanie, na ile partie polityczne, na ile przywódcy polityczni Europy dzisiaj mogą uzyskać to miano elit, jakim były kiedyś? No i to jest temat, właściwie pytanie na zupełnie odrębną rozmowę, to w takim razie zakończymy. Profesor Daniel Boćkowski, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Może, no leje, no człowieku. Widzisz, ja cały dzień w deszczu. Nazywam się Joanna Filipczak. Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Zawsze świeże koło tego... Magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Ale jak zostać mistrzem oszczędzania? Żyj dalej, mądrze. Oglądasz wszystkie dostępne kanały w telewizji? Pewnie, że nie. Zmniejsz pakiet. Ale sportowe zostaw. I najważniejsze, jeśli masz już oszczędności, to przenieś je tam, gdzie zarobią jeszcze więcej. Otwórz rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk w Eurobanku i zostań mistrzem oszczędzania. Boże, ale chwileczkę, na co dzień? Jest na tej szczegóły, opłaty, aktualne oprocentowanie, no. Regulamin konta dla osób fizycznych i regulamin oferty rachunku oszczędnościowego Ekstra Zysk. Dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Pani doktor, jak bumerang wraca temat koszków dzieci. Dobra. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego praca wyrób medycznych Robert Senior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszlu jak i mopy. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Robert Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. A ten nie chce ciągnąć, bo ona swoją ulubiona naglochowie, tylko że tam to jest prawie pod chmurką, bo nasze kapitał. Jest tylko jedna niewiadoma. Skąd ten kapitał wziąć? Podstawowe równanie z mikroprzedsiębiorczości rozwiązuje Alior Bank. Teraz nie wiadomo, czy ci dadzą. A, dadzą. Kredytu i to bez żadnych zabezpieczeń. Tak, umawiasz pierwszego oficerii. No tylko nam tam się szczęście. Raz byłam tam z Beatą. Siedzimy wiesz, czasem jest promenada. Ale po lewej tam już nie ma tej pizzerii. Proszę cię, widzicie, zresztą Beatą. Dziewczyna do nas podchodzi i mówi tak. Jeżeli państwo jeszcze będziecie siedzieć po 15 minut, to proszę poczekać. Ja zaraz przyniosę państwu pizzerię. No i myśmy z Beatą tak się popatrzyły. Oczywiście, że będzie. I ona przyniosła jedną pizzę dla mnie, drugą dla mnie. Tak po prostu, że my jesteśmy, obserwujemy pizzę. 24. Jaki powinien być prawidłowy poziom cukrówek? A nawet myśmy tam chyba kawy nie piły nic, ja nie wiem, co myśmy tam robili. Dlaczego właściwa dieta i aktywność fizyczna są tak ważne dla zdrowia? I oni po prostu przestali istnieć. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w mojej audycji. Rozmowy o zdrowiu. No jakaś świnia. Ale to była duża pizzeria, bo tam było i tak na korytarzu i pokój mieli duży. Autopromocja. I ona wydawała i na zewnątrz, i do wewnątrz kelnerka nosiła. Także wie, to było bardzo miło. I ta Beatka tak polubiła promenadę. Nawet spotkałam kiedyś, wiesz, na ulicy Kurczaczka. I on powiedział, że też bardzo polubił promenadę, bo tam jakiś Jarek pracował. 3,3% do 3,4%, a w przyszłym roku 3,6%. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten wzrost gospodarczy przede wszystkim służył polskim obywatelom. Nie mówiłaś, że oni ci weszli właściwie na ten dodatek.
W listopadzie do Sejmu trafi nowelizacja ustawy abonamentowej autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Krzysztof Czabański. Od 2017 roku powinny wejść pewne nowelizacje do obecnej ustawy abonamentowej. Ale czy można to być na storm, który uszkodził sopockie molo, w górach śnieg, a w wielu miejscach podtopienie i groźba powodzi. Tak wygląda meteorologiczna mapa. Stan wody, rozmawiamy z mieszkańcami domów, które są najczęściej podtapiane. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Katarzyna Okryjska, zapraszam. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podtrzymał prognozę wzrostu naszej gospodarki w tym roku. Ma on osiągnąć poziom od 3,3% do 3,4%, a w przyszłym roku 3,6%. Dziś Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w tym roku do 3,2% z 3,7%. No i co pani dyrektor Morawiecka powiedziała, że jeżeli to należy się, to oddam? Bardzo nam zależy na tym, żeby ten wzrost gospodarczy przede wszystkim służył polskim obywatelom. Wzrost gospodarczy jest miarą niedoskonałą, a zwłaszcza wzrost PKB, więc z jednej strony zwykle jest tak, że jest bardzo dobrze, jak to PKB jest wyższe, ale jeżeli to PKB jest wyższe w oparciu o zadłużenie, a zwłaszcza zadłużenie wyłącznie zagraniczne, to takie portfelowe, czyli krótkoterminowe, czasami walutowe, to zadłużenie potrafi być niebezpieczne, tak jak się stało w przypadku krajów południa Europy. Chodzi o te kraje południe, które wpadły w pętlę zadłużeniową. Dla nas to PKB nie jest takim kosztem absolutnym. Nas interesuje przede wszystkim jakość tego wzrostu, bo wierzę, że poprzez właśnie budowę nowoczesnych zakładów pracy, wymagających kwalifikowanych miejsc pracy, budujemy trwałe podwaliny pod długofalowy rozwój gospodarczy, taki, gdzie Polacy będą mogli odczuć więcej w swoich własnych dochodach, że jest to rozwój we właściwym kierunku. Obniżenie prognozy Bank Światowy tłumaczy osłabieniem inwestycji w Polsce. Na razie nie będzie senackiego projektu ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, poinformował o tym marszałek Senatu. Stanisław Karczewski powiedział, że senatorowie poczekają na wyniki sejmowych prac nad obywatelskim projektem ustawy autorstwa inicjatywy Stop Aborcji. Stanisław Karczewski dodał, że jeśli działania Senatu będą potrzebne, to wynik prac Izby powinien być efektem kompromisu. W przyszłości, jeśli pojawi się taka potrzeba, jako Stanisław Karczewski chciałbym, żeby ta propozycja nasza, propozycja Senatu, nie była propozycją jednej partii, tylko propozycją ponadpolityczną i ponadpartyjną. Marszałek Senatu odniósł się też do poniedziałkowych manifestacji. Skrytykował przy tym opinie pomniejszające ich znaczenie. Powiedział, że to nie małe protesty. One faktycznie były duże i one wyrażają w dużej części opinie części społeczeństwa. Nie, oni tylko, że bo zawsze byłem za tym, aby ratować życie ludzkie. Życie ludzkie jest największą wartością. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24, Krzysztofa Mrozka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, nawet słowa marszałka Stanisława Karczewskiego pokazują, że PiS jest zaskoczony skalą czarnego protestu. Dzisiejsza wypowiedź marszałka Karczewskiego dowodzi tylko tego, jak bardzo PiS jest zagubiony w tej sytuacji. Jak bardzo partia rządząca jest zaskoczona skalą społecznego protestu po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, kiedy do prac parlamentarnych trafił tylko jeden z dwóch obywatelskich projektów. Partia rządząca fatalnie rozegrała sprawę z projektami obywatelskimi dotyczącymi aborcji, powiedział rozmówca Polskiego Radia 24. Już w kampanii wyborczej obecna pani premier Beata Szydło mówiła, że nie będzie odrzucania projektów obywatelskich, tak jak miała to w zwyczaju Platforma Obywatelska. I gdyby skierowano do prac w komisji oba projekty, oczywiście podniósłby się głos, że tego bardziej restrykcyjnego nie należy procedować, a z drugiej strony sceny politycznej, że tego bardziej liberalnego procedować nie należy, ale PiS mogłoby wyjść z tego ogromną ręką, mówiąc, że zapowiadało już w kampanii, że nie będzie odrzucania w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich. To był kardynalny błąd, który teraz przynosi ogromne konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji było prawie 100 tysięcy osób na ulicach polskich miast. Komentarze i opinie ekspertów są dostępne na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Thank you.
Ale to ma być wygląd i tekst jakiś sprzedaży. Tak, oczywiście. Przetworzonych propozycje przepisów przygotowanych w prawie. Przeczytanie odbędzie się na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Poseł Kukiz 15 i przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosław Sachajko tłumaczy, że projekt ma na celu poprawę finansowej kondycji gospodarstw rolnych. Ma to zapewnić możliwość bezpośredniej sprzedaży produktów konsumentom. To jest właśnie najważniejsze, to żeby oni mogli produkować, przetwarzać i sprzedawać. Bo tu są największe pieniądze. Dodatkowe możliwości zarobkowania przez rolników, mówi także Jadwiga Łopata z Międzynarodowej Koalicji Praw Polskich. Przetwarzanie żywności to jest część działalności rolniczej. Sprzedaż tej żywności jest częścią możliwości utrzymania się rolnika. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel jest zwolennikiem sprzedaży bezpośredniej produktów przetworzonych. Wskazuje jednak, że jego resort proponuje własne rozwiązania w tym zakresie. Opiniuje, żeby wszystkie projekty zostały skierowane do komisji, nasz projekt moim zdaniem na dalej idący. Pierwsze czytanie projektu przewidziano na godzinę 21:30. Michał Fedusia, Polskie Radio. W myśl rozpatrywanego dziś projektu producent rolny mógłby sprzedawać przetwory z własnych surowców na terenie prowadzonego gospodarstwa oraz w wyznaczonych miejscach. Sam miałby odpowiadać za jakość i bezpieczeństwo takich wyrobów. Odbiorca nie mógłby być konsumentem indywidualnym. Jeszcze w październiku, a najdalej w listopadzie do Sejmu trafi nowelizacja ustawy abonamentowej o Państwa Prawa i Sprawiedliwości, powiedział Krzysztof Czabański. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych dodał, że nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od nowego roku. Od 2017 roku powinny wejść pewne nowelizacje do obecnej ustawy abonamentowej, które umożliwią operatorowi abonamentu, czy najprawdopodobniej na wyciąganie rzeczywiście tych osób. Ale to na piernik do wiatra No to z gipsem niech jedzie na komisariat, będzie lepiej. Czabański powiedział, że jedną z rozważanych przez Prawo i Sprawiedliwość zmian w pobieraniu abonamentu RTV jest ale spotykasz się z nim? Musieliby płacić abonament radiowo-telewizyjny, chyba że zgłoszą to weź jedź z nim. Jeszcze muszę kurde knąć. Nie musisz. Ale nie zdenerwujesz, to muszę. Znajdzie się w ostatecznej SMS ty do mnie wypisujesz. Tak, będą zaraz głupoty. Masz Pawłem dzisiaj do komisariatu. A jak nie on, to ty sam. No ona wyłała cię po całej Warszawie i po co? Rozumiem. Nawet informacje takie narzędzie do reanimowania obecnej ustawy abonamentowej. Że Warszawa jest chamska, pobito, to trzeba teraz to pokutować. Nie wymagało może Krzysztof Czabański zdradził jednak pewne szczegóły zmian rozważanych przez PiS. Nie będzie żadnego systemu represyjnego, ani żadnej policji abonamentowej, ani żadnego wgnębienia ludzi. Proszę to wyrzucić do kosza jako bajania tabloidów. Jeżeli ktoś spełni pewne warunki, to być może będzie abolicja, ale jednak za tę abolicję trzeba będzie zapłacić. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem ściągalności abonamentu. Terminowo płaci go 10% gospodarstw domowych, choć niemal we wszystkich są odbiorniki radiowe i telewizyjne. Proces w sprawie katastrofy w kopalni Haremba z 2006 roku ponownie ruszył w Gdyńskim Sądzie Okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiada trzech najważniejszych podsądów. Nie będzie, może podpis zostawić jakiś wyroki pierwszej instancji. To były jak był Janek, często ja zostawiałam coś podpisać. Oraz były dyrektor techniczny kopalni Jan J. Oskarżony Marek Z. Nie ukradli, a jeszcze przynieśli na świecie. Nie chcę także Markowi Z. Nic nie zabrali. Takie to jest gadanie baranie ogólne. Nic nie zabrali, raczej przynieśli. Kto ci to zabrali? Zginęło 23 górników. Prawodawstwo nad zwalczaniem zarażeń gazowych i łowów pożarowych i dopełnił tworzący na nim swego tytułu obowiązków w ten sposób, że nadzorując pracę związaną z pracą ściany pierwszej i wiedzą o szczególnie niebezpiecznych warunkach w tym rejonie, polecał podległym pracownikom dozoru prowadzenie prac związanych z likwidacją ściany
powyższych warunkach, przez co sprowadzał niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób pracujących w tym rejonie albo dla linia wielkich. Katastrofa w Halembie była największą tragedią w polskim górnictwie od blisko 30 lat. Doszło do niej podczas likwidowania ściany wydobywczej 1030 metrów pod ziemią. Po zapaleniu i wybuchu metanu w wyrobisku wybuchł pył węglowy, czyniąc spustoszenie i zabijając większość ofiar tragedii. Prognoza pogody. Z prędkością nawet do 100 km na godzinę dziś wieje na Pomorzu, alarmuje Agnieszka Harasimowicz z Biura Meteorologicznego. Parasolka niepotrzebna. Bardzo silny wiatr i bardzo nieprzyjemny kierunek. Powiedzmy proszę, skąd właśnie ten wiatr? Proszę, dlaczego tak mocno wieje? No na ogół kojarzymy taką stormową pogodę z niżem, a w tej chwili mamy sytuację, no właśnie, dużo groźniejszą tak naprawdę, ponieważ nad środkową Skandynawią blokował się wierzch. Duży, potężny wierzch, który w ogóle nie odpuszcza. A z Ukrainy, z na Białorusi, my tak jesteśmy pomiędzy tym wyżem, który w ogóle nie chce osłabnąć, i niżem, który z kolei się pogłębia. I te dwa układy powodują, no my jesteśmy na ich granicy. Na Bałtyku sztorm, porywy dochodzą nawet do 20. No ja mam nadzieję, że coś tam wiesz. No nie możesz być najgłupszy. Proszę Państwa, dzisiaj mamy już środę. Podejrzewam, że to Wochenende to już się by bardzo chętnie chciało zacząć z piwami, wrzaski, krzyki dookoła Stadionu Narodowego nad Wisłą. Z tym, że tak, jest zimno, mrzawka, leje deszcz i to nie jest, proszę Państwa, korzystne dla tych randkowych. Zarządca pomostu Marcin Kulwas w rozmowie z reporterką Radia Gdańska. Także Anika chce, to jest to wejście. Służby nie zdążyły zabezpieczyć swoje przed nawałnicą. No. No cierpiały pomosty dolne, które na brzegu uciekają, kiedy dochodzi do sztormu, wszystko więc jest. Fale, które zbliżają się do brzegu, załamują się i uderzają w pionowe, w te dolne pomosty. No i one są uszkodzone po prostu, aczkolwiek mówię, to jest taki nasz niestety sztormowy standard. Sztormowy standard. Wydaje się więc, że zarządca molo powinien być przygotowany na tego typu sytuacje, no bo to nie pierwsza taka wichura, nie pierwszy taki sztorm. Zawsze w sezonie letnim od kilkunastu lat demontujemy dolne pokłady, no spodziewając się sztormów jesienno-zimowych. W tym roku nie zdążyliście? Straty na sopockim molo na razie trudno oszacować, ale mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W Gdyni trudna sytuacja jest w Orłowie. Molo nie jest zamknięte, ale fale mocno podmywają miejsce rzeki Kaczej. Z piaskiem. I ona jest najchytrzejsza, mieszkanie przejmie i nic nie będziecie miały. W większości punktów pomiarowych woda przekroczyła już poziomy ostrzegawcze i alarmowych. Tak jak stało się w Gdyni. A ja ją raz widziałam, jakbym ją widziała 100 razy. Ma taką twarz, jakbym ją widziała 1000 razy. W porywach osiąga nawet 90 km/h. Najbardziej narażone na ona się mordzi z diabłem. Batorowi i kębie rybackiej odwiedzili przedstawiciele służb kryzysowych wojewodów, starosty elblackiego i gminy Elbla. Jesteśmy w rejonie najbardziej zagrożonym. Według prognoz ta sytuacja będzie w dniu dzisiejszym narastała. Patrzymy, monitorujemy stan wody, rozmawiamy z mieszkańcami domów, które są najczęściej podtapiane, które są ulokowane przed wałami. Które, no tak jak ten szpadel tam jest wbity, to tam była. A dzisiaj już doszła. Woda wciąż rośnie, a wiatr nie słabnie, ale zdaniem specjalistów sytuacja, choć trudna, jest pod kontrolą. Zarysia mówi, że coś ci tego starego dziada nie przepędziła nad Wisłę? Przez całą dobę czuwają też strażacy z OSP. No on też jest okropny. Wieczorem, ale wtedy też zapowiadany jest silny deszcz. Tak, nie wolno oczywiście. Ale to wiesz, to jest mówione w głupocie, w złościach, tak ogólnie, bo Rysia myśli, że powinna pójść do opieki społecznej i też im nie dadzą, bo też nie dadzą mocnego mocy. Dadzą mocnego mnie z pszami i będziesz potem na głowie miała. W regionie w Tuchowie na rzece Biała zanotowano teraz ponad 70 cm przekroczenia stanu alarmowego. Woda w tym miejscu nadal się podnosi, ale już znacznie wolniej. Z Tarnowa, Marcin Golec, Radio Kraków. Biało też na szczytach Karkonosze. W górach był Piotr Słowiński z Radio Kraków. Ja nie śpiewałam nawet. Może jeszcze nie, ale temperatura jest już poniżej zera. Zarówno na Śnieżce, jak Krzenicy, czy równi pod Śnieżką zrobiło się biało. No, trochę biało od śniegu, a bardzo biało od mgły. Widać miejscami dosłownie na kilka kroków. Jest zimno.
Jest naprawdę nieprzyjemnie robi to wrażenie. Temperatura dziś w kraju od 5 stopni na wybrzeżu do 14 na północnym zachodzie. Słowem, wszystko. Ja nie potrzebuję. Tak. Co mi nie? 100 razy 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 100 razy
azo to. Bywało, że nawet przez parę dni. Anita mówi, że azo to smarowanie pędzelkiem po szpadzie. To jest smród, one się tego boją. Dilaks to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Opis Dilaks dostępny w fioletowym opakowaniu zbiórki. Muszę tak zasiadać, to widzę, jak takie mieszkanie. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour trwa szalona tłumka. I jak na dłoni widać, że to a na cmentarz pojedzie za Janka Rybka? Kupujesz. A Carrefour zwraca ci za jedne zakupy z pięciu. Weź sprawy swoje. No, to i do pierwszego listopada tej pewnie ma ustawień aplikacji. A za jedne zakupy z pięciu dostaniesz zwrot pieniędzy w Ebonie. Regulamin promocji w punktach obsługi klienta i na Carrefour.pl. To wszystko dla ciebie. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Ale mi się te rowerki, tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facet. Teraz kupując suplementy Vitotal w promocji opakowania otrzymasz kod na audiobooki ze specjalnej kolekcji na audiobooki.pl. Dookoła godzinę. Zelewskim. Dzięki Zelewskiemu, bo ja bym sama tam nigdy nie pojechała i nawet dzięki. Tak, to jest przez Magdalenkę. A naszym gościem jest ale nie, gościem rozmówcy Antoninie. Jak chcesz, to pójdź w końcu do informacji turystycznej przy sali kongresowej Pałacu Kultury. To jest filary, krużganek i one ci bardzo dokładnie opiszą, dadzą plan, zakreślą kółko na kartce czy formie na